Dobra, koniec gadania, obcinam brzydkę. Zaczęłam oglądać nowy serial. Ciemniaczki i surówka będzie. Mężczyzna ma swoje granice, pamiętaj. Dlatego jestem w kuchni. Dobrze, ja nie poszłam, bo dopiero byś chciał zaimponować. Oh my gosh, już moja żona coś wymyśli? Kolejna reklama wyskoczyła. Witajcie w weekend. Witajcie w mojej łazience, bo dzisiaj właśnie planuję coś zrobić w końcu z tą grzywką. Tak jak wam ostatnio mówiłam, że ją podcinałam, ale dalej to nie jest to, co bym chciała, bo ona mi się tak po prostu rozkłada na boki, co wygląda fatalnie. A co dzisiaj we vlogu? Przede wszystkim tak, obcinamy grzywkę, robimy makijaż, bo też wam obiecałam pokazać, co daję teraz na twarz. W ogóle jest bardzo minimalistyczny makijaż ostatnio. Potem będzie jeszcze promocja, nowa promocja na kolagen, także jak czekaliście, to właśnie dzisiaj we vlogu będzie. Potem Tomek gotuje obiad. Ma zagarnąć dzieci do tego, mają gotować razem, więc no, zobaczymy. Mama ma święto dzisiaj, także ja się zajmuję trochę sobą. W weekend to jest właśnie najczęściej taki czas, gdzie ja mam po prostu czas na to. Dzisiaj też pogadamy o tym, co planuję zrobić na naszą 7. rocznicę YouTube'a. Szaleństwo, po prostu 7 lat. Dobra, koniec gadania. Obcinam grzywkę, bo już mogłam dawno to zrobić. I uprzedzam komentarze mówiące o tym, żebym nagrała filmik, jak obcinam dokładnie. Bo jest taki filmik, już jest, no więc na zapytajanie. Obcięta. Mam teraz tylko trochę włosów na twarzy. Okej, pokażę wam tak. Mam 3 korektory. Ten mój najstarszy z Clinique. Najstarszy, bo go mam już może 3 miesiące. Potem kupiłam taki z It. Jest jaśniejszy. I ostatnio kupiłam sobie nieśmiertelny z Maybelline. Maybelline. Ten taki z gąbeczką. Tylko, że wybrałam strasznie jasny. Ten czasami jest za ciemny. Więc go mieszam. Wczoraj robiłam samopalacz trochę. Widać, nie widać? O tak, troszeczkę. Więc ten powinien być ok. I pokażę wam, jak robię makijaż taki na co dzień. To nie jest full make-up. To ja po prostu używam w większości tylko korektora. Tu w takie miejsca jakby najciemniejsze. Tyle. Ewentualnie, ja tu mam na przykład naczynko pęknięte, to czasami sobie nakładam tutaj trochę. Mam też fajny podkład z Anest i to jest bardziej krem niż podkład, bo to jest krem CC. Bardzo fajny, tylko on jest właśnie fajny, jak jestem trochę opalona albo latem, bo on jest dosyć ciemny. Muszę kupić po prostu jaśniejszy odcień. Także trochę sobie go dam, może dam sobie go tak. Na pędzelku może coś tam zostanie.
Okej. I tyle. I w sumie więcej chyba na pędzelku zostało niż na mojej twarzy. Bo jak tak uwielbiam właśnie to, że praktycznie go nie widać i faktycznie jest jak krem. Moje paznokcie też są do zrobienia, bo już mam takie odrosty. Marzyłam i Zuzi, i Hani zrobić paznokcie, a moje dalej nie. No, ale może dzisiaj wieczorkiem sobie usiądę. Puszczę jakiś fajny film. Zaczęłam oglądać nowy serial, słuchajcie. Ale 3 odcinki zdążyłam tylko zobaczyć. Sweet Magnolias. Słodkie Magnolie, chyba będzie taki sam tytuł po polsku. Wiem, że to jest stary serial i ja go już kiedyś zaczęłam oglądać i przerwałam i zapomniałam o nim. Tu sobie tylko dodaję trochę tego jaśniejszego. Jakbym miała dzisiaj zaszaleć, to bym sobie zrobiła tylko kreskę na oku. Ja lubię robić kreskę takim mazakiem, linerem. To jest akurat z NYX. Jasny cień. Co do tuszu, nadal ten sam. Okej. Będę musiała grzywkę pomoczyć, bo na pewno już wyschła. Ostatni etap, szybciutko. To jest mój nowy róż, który po prostu uwielbiam. Jest to Laura Mercier. Nie dość, że ten kolor jest przepiękny, to jeszcze jest rozświetlający, więc on pięknie wygląda. I nawet jak nie mam czasami tego BB cream, czy CC cream akurat w tym przypadku, to robię sobie tylko korektor i róż i jest też fajnie. No i tak to wygląda. A teraz muszę grzywkę wymodelować, bo oczywiście o, mam coś takiego od tej opaski. Jest okej. Okej, idziemy. Zaraz wam pokażę, co będzie dzisiaj na obiad. Póki co, słuchajcie, mamy nową promocję z Prima Biotic. Tym razem zarówno na Collagen Beauty, jak i na Collagen Sport, który ja właśnie w tym miesiącu będę sobie brała. Już przygotowane nowe opakowanie. Po przerwie świątecznej zaczęłam teraz drugi miesiąc już moich ćwiczeń na spęga. Kupiłam sobie właśnie buty na rower, takie te z clip-in, żeby lepiej mi się jeździło na tym rowerku. Od 4 do 11 lutego mamy podwójną promocję, to znaczy jeżeli kupicie 2 opakowania kolagenu Beauty, albo jak wolicie, kolagenu Sport, to otrzymacie 100 zł zniżki. I do tego oczywiście pamiętajcie o tym, żeby użyć dodatkowo 10% zniżki z moim kodem zniżkowym KolagenFBB. Oczywiście wszystko to zapiszę w opisie, żeby było wam łatwiej. Link tam zamieszczę, że od razu możecie sobie przejść do sklepu. Poczytajcie sobie, pooglądajcie. To jest produkt naturalny, bez cukru, jest on w słoiczku gotowy do wypicia. Do tego mamy tutaj całą listę witamin. Ten kolagen Sport jest jeszcze dodatkowo wzbogacony o kwas ortokrzemowy, który jeszcze bardziej dba właśnie o stawy mięśnie. Ten smakuje jak takie jabłuszko z brzoskwinią. Ten cudowny smak ananasu. Obydwa są przepyszne. Pamiętajcie, od 4 do 11 2 opakowania minus 100 zł plus 10% jeszcze od całego zamówienia z moim kodem zniżkowym kolagen FBB. I jeżeli zamówicie do 11 lutego, to będziecie mieli gwarancję, że ten kolagen dojdzie do was przed walentynkami. A teraz do kuchni. One są takie dobre. Tomek, co dzisiaj na obiad? Tomek dzisiaj jest szefem kuchni. Kotlety. Kotlety? Z kurczaka, ale kotlety. W polsku, panierowane. Kotlety z kurczaka to dalej kotlety, Tomek. Wiem, nie schabowy. Schabowy jest zdrowy, ale u nas nikt jest chory, więc nie ma schabowy dzisiaj. Mam się chwilę tutaj. Ciemniaczki i surówka będzie? Panierować. To taki bip kotlety, nie wiem jak to zjeść. Kotlety. Nie wiem, jak to zjecie. Z czego to było? To są z indyka? Czy z kurczaka? Z amerykańskiego kurczaka. O matko. Ale organik. Okej. Okay. To biorę to. Bo u nas na oszczędną promocja była w sklepie. To z kabaretu, to nie. Mamy swój ulubiony kabaret. No nie oglądać Nie oglądamy? Bo go znamy na pamięć, nie Tomek? No.
Gdzie mężczyzna ma swoje granice, pamiętaj. Dlatego jestem w kuchni. Dzień lenistwa. Ale tak bardzo tego potrzebowałam. Tak byłam przemęczona w tym tygodniu. Fizycznie i psychicznie, że nie wiem. Oglądam tą słodkie magnolie. Nie wiem ile odcinków dzisiaj. Już jest ciemno, już jest późno. A ja jestem na 9. odcinku. Pierwszej serii. No ale... Super, właśnie znoszyłam tylko paznokcie spiłować, wróciłam je tylko, może mi się uda jutro zrobić. Zawołam Tomka, Tomek zaraz przyjdzie, bo jestem ciekawa, co powie na temat challenge'u, który wymyśliłam na nasze 7 lat na YouTubie. Dobre kino to jest coś, co też mi pomaga. Albo jazda autem i słuchanie muzyki, albo spotkanie z dziewczynami, albo dobre kino i po prostu takie, nie wiem, otulenie się kucykiem i nie myślenie o niczym. To są takie moje sposoby. Jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Jak macie jakieś fajne sposoby wypróbowane, to dajcie znać. No i najważniejsze, żeby się wysypiać. U mnie sen po prostu wiele, wiele zmienia. Jak jestem niewyspana, to tylko te złe emocje się mogą potęgować. Dzisiaj się wyspałam, miałam dobry dzień. Tomek zrobił obiad, więc to też było super, że mogłam odpocząć. Tomek z dziećmi. Jest i Tomek? Tomek, co dzisiaj robiłeś cały dzień? No, wykształcałem się. Szkolenie jakieś miałeś, tak? No, mam 150 wideo, których nie zrobiłem w ciągu ostatnich 2 lat, więc nadrabiam. W końcu więcej robię. Ale grałeś w koszykówkę też, nie? No, grałem dzisiaj, grałem. Dobrze mi się grało, bo zacząłem ćwiczyć po wielu wysiłkach, wróciłem na siłownię i od razu lepiej się grało. Ile miałeś przerwy? Miesiąc? No miesiąc, bo było zamknięte, a potem się nie mogłem zmobilizować. No, wszyscy mają mobilizację w styczniu, a ja mam demobilizację. A to dobrze się złożyło, nie było tłoku przynajmniej. Nie, ale super dzisiaj. Ale teraz jest tłok na siłowni. U nas właśnie wyremontowali na osiedlu. Co widzieliście na Instagramie, robiliśmy reelsa razem, mam nie? Regularnie 3 razy w tygodniu. Dzień ćwiczeń, dzień przerwy i Tak jak ja mam też. Poniedziałek, środa, piątek, od razu się już umówiłam na zajęcia i po szkole od razu. A uszkodziłem się dzisiaj, bo chciałem synowi zaimponować. Mówię, patrz, pokażę ci. Skoczyłem i zawisłem na obręczy. No ale ten, chyba sobie tu naciągłem trochę, jak już tak zawisłem. Starość, nie radość. To że ja nie poszłam, bo dopiero byś chciał zaimponować. Oh my gosh, to bym chyba wsady bym robił. Słuchaj Tomek, wiesz, że w lutym mamy 7 lat na YouTubie. No gratuluję. I planuję. No my! Ty jesteś taką gwiazdą teraz. Mnie tam nie było na tym YouTubie. Ja tam się nie udzielałem przecież. I chyba się pierwszy raz się pokazałeś na Hawajach. A tylko dlatego, że powiedział, mówi, to jest nasza to są nasze najlepsze wakacje i chciałbyś mieć pamiątkę. I fajnie było. Fajnie. No i zostałeś. Ale wracając do tematu, bo z okazji 7 lat chciałam zrobić jakiś taki fajny, śmieszny film i przyszedł mi pomysł do głowy po tym, jak Hania mi robiła ostatnio makijaż,
żeby mój mąż zrobił mi makijaż. Jak już moja żona coś wymyśli, będzie śmieszny. Dajcie znać, czy chcielibyście taki film zobaczyć, gdzie Tomek robi mi makijaż, a ja mu nie mówię kompletnie nic, co do czego on służy. Sklejałem i malowałem samolot. Kamuflaż jakiś zrobię fajny na twarzy. Moro. Ale nie będę miała ten, nie będziesz używał swoich rzeczy do klejenia samolotu. No nie, ale kolory to umie używać, no. Okej. Okay. Szczególnie szare i oliwkowe. Wszystkie odcienie znam. Okej. Okay. Jak macie lepszy pomysł, pomysł, który przebiłby taki film, to dajcie znać. A jak chcecie to zobaczyć, to piszcie jak najszybciej, to jeszcze w tym tygodniu nagramy taki film. Może się uda, żeby był na piątek. Zrobiłem u syna fajny bajer. Bardzo się cieszy. Żona, mam nadzieję, pokaże. Widziałam. Ja Sebastian się pochwalił. Pokaż widzom, bo naprawdę wysiliłem się i jestem jego bohaterem w tym tygodniu. Tom cię zrobił LED dookoła telewizora. Sobie Sebastian teraz włącza grę i gra, to ma takie różne kolory i tak mu się to podoba. Jest po prostu w niebo wzięte. Mężczyźni. Kosztowało mnie to całe $10. No. Bo te najlepsze niespodzianki w ogóle wcale nie muszą kosztować. Nie, ale ona to wpada, ale ja mówię, no dobra, no już to spróbujmy. No dobra. A on tak na to wpadł, tak? No, byliśmy w Walmart i tam chodziliśmy o tym po komputerowym stoisku. Oczywiście. Przyszedł z tymi taśmą tych LEDów i zrobiliśmy potem. Mówię, dobra, dawaj. No, fajnie wyszło, naprawdę. Nawet sam ją sobie tu zainstalował w dużym pokoju. Mm-hmm. Teraz robią fajne, naprawdę fajne. Ma to na pilot. No. Tu konie nie potrzebujemy. Jak ja bym tutaj włączyła w tej aranżacji kolorowe LEDy. To jakby film leciał jakiś fajny. Zrobię w aucie zamontuj, Tomek. Ja po prostu, ja nie wiem jak ja to przeżyję. To znaczy, jak ja się nie będę... No wiesz co? Śmiała na tym, bo to będzie... Ja. Już po prostu nie mogę sobie ciebie wyobrazić. Nie umiesz? Przecież ja będę skupiony, będę bardzo poważny i zrobię to tak profesjonalnie, że w zasadzie... Dobrze. Mam nadzieję, że będziecie głosować za. Zostawiajcie łapeczki w górę i piszcie, co myślicie o tym, bo ja osobiście nie mogę się doczekać. To będzie bardzo ciekawe przeżycie. Kiedy? W tym tygodniu. Ale w tygodniu, w jaki dzień? Chcesz się umówić, tak? W ciągu dnia musi być. Który masz dzień wolny? Myślę, że ja jestem, nie wiem. Normalnie, że ja mam dzień wolny, pracuję przecież. Ja no mam ale dzień to, wolny. Wiesz, zrobimy sobie śniadanie na przykład dłuższe i... No, jak ja mam pracować z tą kobietą? No, nie można, no jak ja mam karierę robić tutaj? Ale ty możesz. Ach, ja mogę, no mogę. No. W piątki pracuję z domu, mogę w piątek to zrobić. No dobra, to najwyżej wrzucę ten film po weekendzie. To no, możemy w piątek nagrać. No. Ale widzisz, to jedyna ugoda. To się nazywa kompromis, który jest bardzo ważny w małżeństwie. Tak? To kiedy masz wolne? Normalnie. Dobra. O, tego filmu nie widziałem. Furry. Muszę go zobaczyć. Brad Pitt. Z Bradem Pittem. To jest... Nie wiem, czy to wojenny. Nie wiem, czy to Quentin Tarantino. Ja nie wiedziałem, że jest na Netflixie. To muszę zobaczyć. Oh my gosh. A tego nie chcesz oglądać. To jest film dla mnie. Nie, ja go na pewno nie chcę oglądać. Możemy razem... O, zobacz. Magic Mike. Magic Mike. No, jak się chłopaki rozbierają, to ale to akurat kolejna reklama wyskoczyła. No, tak akurat. Ale a propos tego aktora, bo nie pamiętam, jak się nazywa, to widziałam piękny film parę dni temu i nazywał się Dwał? Przysięga. Och, jaki piękny film. Jak oglądaliście kiedyś List w butelce albo Pamiętnik, to właśnie Przysięga, chyba to jest tak tytuł. Zostawię gdzieś tutaj zdjęcie. Przepiękny film. I widziałam w końcu ten film, Jesus Revolution. Po prostu jest genialny. Także kolejny film, który polecam. Myślałam, że to jest taki, wiesz, hipisi, narkotyki, no było, bla, bla, bla. Zmieniło się potem? A no. I to w ogóle ma całkiem inne przesłanie, więc fajnie zobaczyć. Tak niechętnie to puściłam. Mhm. I mówię, a zobaczę początek. Ale się wciągnęłam i był bardzo fajny. Zresztą Zusi go wysłałam, żeby sobie zobaczyła. Zresztą Zusi wysłałam obydwa. Najważniejsza informacja, wczoraj był klasyk mecz
Najważniejszy mecz sezonu, koszykówki tutaj. Uniwersytecki. Był mecz naszej drużyny UNC Chapel Hill z Duke. To jest taki klasyk, klasyk, który jest, jest emitowany normalnie w telewizji publicznej wieczorem, bo to jest po prostu klasyk game, tak jakby, nie wiem, no, nie wiem, jakiś taki super mecz piłki nożnej, trudno mi powiedzieć, ale naprawdę klasyk. No. I nasi wygrali, UNC wygrało wczoraj. UNC. I to po prostu rewelacyjne. Obydwa zespoły są nasze, bo obydwa, jak... Znaczy, no... Tylko, że my zawsze kibicujemy tutaj UNC. Jak UNC odpadnie, to kibicuje Duke. Bo ale... UNC jest tutaj w Chapel Hill i akurat grali w Chapel Hill. Ale powiem wam, że bilety były tak koszmarnie drogie. Wyobraźcie sobie, że to są drużyny college'u, a bilety były po 700... No i kupię $700 i wzwyż dolarów. Masakra. A na halę wchodzi tam, nie wiem, 20 tysięcy no. ludzi. To jak, jeździmy, to jak jeździmy na... Na NBA do Charlotte, to są bilety, nie wiem, za $30-40. Czasami za 7. Chcecie NBA zobaczyć za 7, a chcecie zobaczyć uniwersytecką? Niesamowite to jest. To za 700. No. A jest pełna w ogóle sala. I w ogóle wczoraj jak pojechałam na zakupy, to już ludzie chodzili wszyscy na niebiesko, przebrani, ja też, kibicują. Ja też. Niesamowite. Ja też, super. No my było. Też. Jeśli graliśmy w kosza, to wszyscy rozmawialiśmy o meczu, który był wczoraj oczywiście. To dajcie znać koniecznie, co chcecie zobaczyć. A my i co, idziemy spać już? Czy jeszcze jeden odcinek Sweet Magnolia? A chcesz obejrzeć ze mną? Ja pójdę pozabijać kogoś na CS-ie. Ktoś nie wie, to gram w CS-a, a ktoś nie wie, co to jest CS, to jest Counter Strike. Kupię sobie specjalnie komputer pod tę grę, bo inne nie dawały rady. Znaczy, tak cienko mi szło, mówię, kurczę, coś mi nie idzie. To nie, że mam 50 lat, gram w gry komputerowe. Ale jak Ciebie poznałam, to było to samo, do nocy potrafił siedzieć. Ale miałem 20 albo jeszcze lat. Miał, czekaj, jak to było, tą Formułę 1, co to było? No F1. To miał jeszcze tą kierownicę z pedałami, dalej, to jeździł, gdzieś tam jest w garderobie. To działa w ogóle? Działa, wszystko to działa. Czemu nie grasz? No Sebastianowi by się to podobało. No, on na razie zabije tak jak ja, tylko w inną grę. On ma taką kolorową. Fortnite? Nie. Fortnite, no. Fortnite. To Hania też gra z nim. Kolorową, ale headshoty robi, nie? Masakra. Dobra, słuchajcie, czekamy na wasze odpowiedzi, a tymczasem was pozdrawiamy, ściskamy i siema. Widzimy się w kolejnym vlogu. Miłego tygodnia życzę. Pa. Wszystkiego dobrego. Pa!